Dzisiaj jesteśmy w Rzymie, odwiedzamy Wojtka Szczęsnego. Nie jest łatwo jeździć samochodem po Rzymie. Ci, którzy jeździli, to pewnie wiedzą. Absolutnie samowolka. Natomiast skoro jesteśmy u Wojtka Szczęsnego, to jakaś historia o Wojtku Szczęsnym. Zaciekawiałem bardzo historię, którą Michał Kołodziejczyk kiedyś opisał, że Wojtek Szczęsny jako młody chłopak, Michał Kołodziejczyk wówczas pracował jako przewodnik po Warszawie, znaczy dorabiał sobie jako przewodnik po Warszawie i mówił, że prowadził jakąś wycieczkę ze szkoły na Pradze. Do szkoły tej uczęszczał Wojtek Szczęsny i ponoć strasznie się wymądrzał, wskakiwał na groby i krzyczał, że będzie wielkim bramkarzem w przyszłości. Pewnie coś takiego było, że on mówił, że mam się uczyć, a ja pewnie powiedziałem, że ja się nie będę uczył, bo ja będę zarabiał na piłce nożnej. Pewnie coś takiego. Trochę pewnie, wiesz, zawsze lepiej brzmi, jak trochę się podkoloryzuje. No ale nie, to wiadomo. Ale pewnie coś takiego mogło być. Znaczy ja pamiętam Michała z tej wycieczki, ale czy tak ostatnio miało miejsce? Możliwe. No, nie, że jestem troszkę... Due minuti è pronta quella. Pewność siebie nie musi być wcale proporcjonalna do umiejętności, wiesz? Można być pewnym siebie i wcale niedobrym. Ja nie byłem za bardzo dobrym uczniem. Pani wychowawczyni kochana, która uczyła matematyki, ja nie lubiłem matematyki, napisała mi po latach, że może nie powinnam ci tego mówić, ale byłeś moim ulubionym uczniem. Teraz wstaję o 9, raz wstaję o 13. Raz chodzę spać o 10, raz chodzę spać o 2.30, więc troszkę jem nieregularnie, tylko się nadaję w klubie zawsze i są smaczne i dobre. A potem, no to wiesz, po włosku, no, troszkę makaronów, potem troszkę makaronów, potem pizza i makaron. Wydaje mi się, że presja na zawodnikach tutaj jest dużo większa niż w Arsenalu. Tutaj? Tak. A to jest zespół, który wiadomo, że jest to wielki klub, ale wygrał mistrzostwo dwa razy w historii. Bez oliwek ja chciałem. Ty chciałeś bez oliwek? No, tak. Tak sobie zamówiłeś, to tak masz. Nie, no, zawsze miałem bez oliwek. Że problemy z komunikacją. No, tak, dobra. Muszę. Możesz jeść powoli. Ale... Znaczy, czy Anka w notatkach mi napisała, czy można oliwki? Ania Lewandowska. Zadzwoń do niej. Oliwki tak, ale tylko czarne. Okej. Okay. O, brawo. Czujesz? Zadzwoń do Anki. Zadzwoń do Anki. Tylko daj najgłośno mówiący. Tak, ona... Dobra, ta, najwyżej, no, najwyżej utnie. Najwyżej się wytnie. No. O, no akurat do mnie ta dzwoni, no. Przepraszam. Może to. Kochanie, na wywiadzie jestem. Pozdrowienia odłączy nas Pozdrowienia piłka. Odłączy nas piłka i Wiśnia cię pozdrawia. Buziakła. Marina chciała pozdrowić wszystkich kibiców, łączy nas piłka. Kibiców łączy nas piłka, tak? Ktoś widzów, kibiców... odbiorców. Ania Lewandowska, tak? Tak. Ania Lewandowska. Polski numer czy gdzie ona teraz jest? Chyba w... Dobra, może być Polski. Dzwoni na Polski. To musisz dać, jak dasz na głośno mówiący, to musisz zbliżyć troszkę od tutaj, żeby się też nagrał ten dźwięk. Powiedz, że oczywiście, wiesz, pizza jest bezglutenowa. Jest sygnał. Aniu. No cześć, kochanie. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Tylko zanim zaczniesz przeklinać, to jestem z Wiśnią i kamera nas nagrywa. Dostaliśmy pizzę i mamy oliwki. Czy ja mogę jeść oliwki? Wiśnia się pyta. Jeszcze raz czy mogę zjeść pizzę z salami i oliwkami? Tak, myślę, że na pewno. Bo Wiśnia ma, ale od razu ci mówię, że to jest pomysł Wiśni, bo on powiedział, że będzie pizza ze Szczęsnym, tam makaron z glikiem i tak dalej, no i mi się trafiła pizza. To nie był mój wybór, przysięgam ci, Ania. To wydarzy mnie jaja. Ania, nie mów jaja, jesteś na kamerze, no. Słychać cię. Nie, ja muszę powiedzieć. Po włosku. Bonasera. Nie no, Aniu, dobra, poczekaj, bo jest, wezmę cię. Sorry, byłaś na górze. Dobra, Aniu, bo tam jaja sobie robimy. No. To jest akurat bardzo fajna rzecz, która mnie tu spotkała. Otóż to, jestem zupełnie odcięty od mediów, ponieważ telewizji nie mam. Znaczy, telewizor mam, ale telewizji nie mam. Jakichś włoskich żadnych gazet nie czytam.
Włoskich stron internetowych nie czytam, więc generalnie ale to, czy dobrze zagrałem, czy nie... Googlujesz się pewnie, googlujesz się. Ale nie, ale... Widzę na polskich stronach czasami, jak coś jest napisane i tak dalej, a nigdy na włoskich, więc to, czy zagrałem dobrze, czy nie, to wiem od siebie. Mecz Arsenalu zawsze oglądam. A? Oglądasz zawsze? Tak. No i co, będą mistrzami? No mam nadzieję, no. Gadałem wczoraj z Fio Wolkotem. A tak się zastanawiam. I tak się zastanawiam tak, z takiego ludzkiego punktu widzenia. Tak. Nie, no napisałem wczoraj Fio, że mają wygrać, ale przecież to sprawi, że ja będę wyglądał jak jakiś idiota po prostu. No właśnie, o to jak ja byłem, to nigdy nie wygrali, a teraz nagle pierwszy sezon... wiadomo jaki był problem. I ja tak to mówię żartem, ale to takie trochę... Trochę się tak może przykleić. No, ale spokojnie, nie? Ja byłem 4 sezony z tych 10. Wcześniej byli inni bramkarze też, tak? I też nic nie wygraliśmy tytułu. Wiesz, bo tak... Czyli gdzieś to tam cię troszkę... Nie, no boli pewnie. Boli. Znaczy nie, nie powiem, że mi to boli, bo... Znaczy ty jesteś kibicem Arsenalu. Ja oglądałem z mecze absolutnie w 100%. Mam nadzieję, że wygrają, że zdobędą mistrza. Tylko jakby naturalne jest to, że wolałbym, żeby wygrali 5-4 niż 1-0. No to jakby naprawdę. Okej, okay. To jest wystarczające, że tak powiem, wyjaśnienie całej sytuacji. To już dosadne. W każdym razie chciałem zapytać jeszcze, to takie, jak przy Arsenalu jesteśmy. To... A przesadziłem z tym, że 1-0-5-4, nie? Nie, no wydaje mi się, że to jest, nie, to jest prawdziwe, bo to jest zarówno ten twój ludzki, personalny jakby odbiór, a i dobro drużyny przy okazji. Tak, ale żeby wygrali, nie żeby się zmierzył 4-4, chciałem, żeby wygrali. To najważniejsze. Ja chciałem na Ingolana z Krychowiakiem. Z Krychowiakiem? No to Krycha musi się jeszcze pouczyć. No to nie. Są rezerwy. Są rezerwy. Nie, rzeczywiście, ale z Krychą jest bardzo podobny. Krycha jest troszkę bardziej defensywny, wydaje mi się, niż Radzia. Radzia potrafi strzelać więcej bramek. Ale świetny zawodnik i rzeczywiście taki, który przez 90 minut zapieprza na pełnym gazie. Skąd on ten gaz odnajduje, to kiedyś było takie powiedzenie, że wśród starych piłkarzy, że gaz robi gaz. No. Gaz robi gaz, tak? ale nie, ale Radzie rzeczywiście tą energię ma niesamowitą i jest świetnym piłkarzem, który pewnie jeszcze ma szansę, żeby gdzieś pograć, może w Anglii. Nie wiem. Ty nie masz problemów w ogóle komunikacyjnych w klubie? Nie. Dobrze po angielsku mówię. Dobrze ludzie mówią generalnie w klubie po angielsku, tak? Tak, wszyscy. Nawet teraz sztab szkoleniowy poprzedni mówił bardzo dobrze. Teraz to niedobrze, bo się włoskiego nie będzie chciał uczyć. No, ale jakoś tam podstawy potrafię tak, żeby wstydu nie było i żeby nawet czasami można było się popisać przed ludźmi. Ja sobie lubię, wiesz, poczytać trochę poezji. W sumie przeczytałem wszystkie książki masy. Dobra, no to co? Zjedliśmy? No ja już w zasadzie zjadłem. Ej, a oliwki? Nie chcę oliwek, bo Ania powiedziała... powiedziała, że można. Można? Że właśnie oliwki najlepiej. Nie, bo dobra, się... Dobra, właśnie się pobliżę. Dziękuję uprzejmie. Miło było was gościć w moim... W mojej restauracji. Tak, w mojej restauracji. Portiere. Dirą? Nie, bo ten grosik ma atakanty. Ja mam portiere. Zdrowie. Poczekaj, to zdrowie razem. To zdrowie, żeby nie było. Takie obrazki, wiesz, wyrwane z kontekstu. Po 23.